Siemano, z tej strony Sebon. Dzisiaj będzie test liquidu. A w ogóle to u nas jakieś tam u nas na podwórku przyjechała karetka, ambulans i w kombinezonach myślałam, że ktoś może chory. No ale jakiś na siódmym piętrze facet miał gorączkę, więc oni i tak muszą tak przyjechać w kombinezonach. Jakieś tu policja w ogóle tutaj do klatki, ale policja to nie wiem. Sąsiadka mnie pytała, co to za policja, ale mówię, nie wiem. Słucham sobie w ogóle piosenki Masno. Znaczy oni piosenki Gang, którą nie wiem jak to nazwać, czy to oni tak się nazwali, Masno po prostu. Tam jest Boxdel, Rafonix i Adam Z. Bo powiem wam, że piosenka mi się podoba, ten zarąbista jest. A jeszcze ten Adam Z jak wjechał? Tak, jakiś rasowy ten raper. Dzisiaj przetestujemy sobie olejek, który jest taki. Jeszcze kupiłem sobie, zaraz wam pokażę co, ale kupiłem ostatnio Blackberry Cream. To taka jagoda niby. Coś tak jakby jagoda z tym, no z kremem, czyli jogurt taki. Mam tutaj sprzęt. Może tutaj jakoś położę kamerę na razie, bo... I to może tak będę pokazywał się, bo i tak nie mam jak się pokazać. Tu jest sprzęt. Aegis Legend i Killin MRTA na mesza. Razem wam mówię, ja dużej chmury nie puszczam, bo mi to na razie niepotrzebne. Testujemy Liquin 19,99. Facet mi w ogóle powiedział w tym sklepie, że może mi to 19,99. A mówił, że może mi sprzedać dwa w cenie jednego, czyli dwa za 19,99, bo już kończył się termin. Ale miał akurat fruit tea, czyli owocowa herbata, to może bym wziął, ale drugi miał peach. Chyba jest. Ja takich rzeczy jak morela i ten jakiś w ogóle, coś jak morela, coś jak gruszka, to nie bardzo. Czyli jabłko to mi nie podchodzi w ogóle. A ten Blackberry Cream. To jest bardzo fajny, czuć taki posmak jogurtu. W dużej mierze to jest jogurt bardziej niż tam. Czuć trochę jagody, ale bardziej taki jakiś jogurt właśnie. Coś takiego jogurtowego. Nie jest to złe. Właśnie bardzo dobre to jest, tylko że ja się dalej nie orientuję, czy ja wszystko mam dobrze zrobione w tych fajkach. Bo ja tutaj chyba dobrze założyłem wszystko. Dostałem jeszcze jeden, kupiłem miesiąc temu, w tamtym miesiącu Intake Dual RTA. A czy to dobrze smak oddaje? On powiedział, że dobrze, ale nie wiem. Na dwie grzałki, ale górny przepływ powietrza i strasznie mały jest. Mam jeszcze w domu tego Profile Limit RTA, ale to się ciężko montuje grzałki. Znaczy grzałki się dobrze montuje, tylko watę znaczy. To jest też na mesza. Jakie grzałki są to na mesza? A tam trzeba tak watę dobrze uciąć. Perami piszczą. Trzeba dobrze watę uciąć, żeby nie ciekło, bo jak raz zalałem, źle watę ułożyłem, tak ciekło, że... Nie robię dużej chmury, bo jest to mi na razie zbędny, a ja smakuję bardzo. A ten jest właśnie taki fajny kremowy, jakby właśnie taki jogurtowy. No i czuć trochę jagody. Nie wiadomo, że to nie jest taka prawdziwa, taka sztuczna, ale... Ale nie jest to złe. Taka moja ocena 9 na 10, bo tej jagody mało trochę wyczuwalne. Powiem wam, że kupiłem premix od Vape Tech Poland, youtuberów, którzy nagrywają o fajkach elektrycznych, o papierosach, o liquidach. Do niego kupiłem tego Shota 18.
doleję sobie potem i spróbuję go przetestować. Nie wiem, na jakim sprzęcie, bo tu mam zalane, to nie chcę mi się robić, bo nową watę założyłem. Jeszcze mam tego, jeszcze mam Kelin Mini RTA, ten taki, to był 2018 czy 2019, jeszcze go odnalazłem wreszcie. Trochę taki, już te złote się zrobiło takie bardziej srebrne takie, bo już to zeszło, bo to stary jest trochę, znaczy stary, długo go mam. Nie wiem, czy widać, jakie chmury puszczam, bo... To wam pokażę, może tak. Strasznie wieje, to ciężko będzie puścić coś. Co to było? Ciężko puścić chmurę, bo wieje strasznie. Dobra, 9 na 10, dobry olejek, bardzo fajny. Potem przetestuję od Vapetech Poland. A, Ice Candy to jest w ogóle. Mają jakieś takie smaki, które właśnie mnie smakują. Jakieś apple, strawberry, truskawka nie bardzo. Gruszki, inne sprawy to nie bardzo. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.